Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Trans Dimensional One, PVC Method Terra Invicta, pierwszej serii na wczesnym etapie dostępu. Gramy projektem Exodus, mamy bardzo mało przekonujących agentów i pomyślałem sobie, że taką mniej więcej narrację dookoła tego możemy snuć. Nasz zamysł to mrzonka. Jak ludzkość miałaby wybudować statki kosmiczne zdolne do opuszczenia układu planetarnego, skoro nawet nie zdążyliśmy jeszcze powrócić ponownie na Księżyc od czasu projektu Apollo. Jesteśmy tylko zdolni do osiągnięcia niskiej orbity efektywnie. Jakim cudem? Przecież nikt, żadne rozwinięte państwo nie zdecyduje się wspierać takiej mrzonki. Mamy ze sobą grupę osób, które w większości są naukowcami albo kryminalistami, którzy właściwie sądzą, że mogą coś dla siebie bardziej ugrać w ramach tego oszustwa, jak częściowo podejrzewają. Ale niemniej te skromne początki będą powolutku przekute na naprawdę próbę osiągnięcia tegoż celu. I pozwólmy, potwierdźmy to, co chcieliśmy zrobić z końcem poprzedniego odcinka, czyli przejąć Nową Zelandię i garść kraj w Ameryce Południowej. Potwierdźmy to. Na przykład z punktu widzenia jeszcze takiej obecnej sytuacji geopolitycznej na świecie, na to, co tutaj robimy, to pamiętaj, jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj w tej okolicy są bardzo duże złoża rzadkich metali, innych zasobów niezbędnych obecnie rozwojowi technologii. I co jakiś czas pojawiają się eventy. Są one mniej lub bardziej losowe, mniej lub bardziej predeterministyczne. W tym przypadku ten event zawsze się pojawia mniej więcej w tym czasie. Wybieramy, na czym nasz projekt ma się skupić, jakie grupki ludzi ma dookoła siebie właśnie tą wspólną ideologią związać. Możemy wybrać, aby generować o 3 więcej punktów wpływów miesięcznie. Obecnie generujemy ich 20. Nie jest aż tak kolosalny wzrost. 15 więcej punktów badań. Obecnie produkujemy 57. Możemy generować 3 punkty operacji. Punkty operacji są używane do na przykład atakowania wrogich struktur, porywania, tego typu działań. Albo sektor finansowy, czyli dodatkowe 10 zysku. Myślę, że ze względu... Jeszcze spójrzmy na jedną sytuację. Będę w stanie otworzyć coś pod tym, czy... Teoretycznie tak, ale to niestety się nakłada. Powiedzcie mi jedną rzecz. Czy będziemy mieli jakieś organizacje w zasięgu, że tak to ujmę, które dawałyby nam punkty operacyjne? Teoretycznie jeden punkt operacyjny, jakby udało nam się przejąć ten kartel w Meksyku, ale nie wiem nawet... Nie, to jest, co ja mówię, to jest włoski kartel. Tylko że on dość dużo... Wydaje mi się, że najważniejszy byłby dostęp do zasobu, którego nie jesteśmy na tym etapie zupełnie w stanie generować samemu. Więc zdecyduję się sięgnąć po to. Czas w tle leci. I tak jak mówię, co 7 dni będziemy mieli zdolność do wydania nowych rozkazów i podsumowania poprzedniej fazy interakcji naszej ze światem przedstawionym. Jedność ludzkości, narastająca odczucie, że nie jesteśmy jedyną inteligentną rasą w kosmosie, sprawia, że postrzegamy innych ludzi w nowym świetle, co z kolei prowadzi do nadziei, że uda nam się wspólnymi siłami zjednoczeni właśnie stanąć naprzeciwko tegoż nowego wyzwania. I taka jest nasza nadzieja. Zwiększa się jedność narodowa na całym świecie. Mission is a no-go.
I moi drodzy, już na samym początku gra pokazuje nam środkowy palec, ponieważ Resistance, ruch oporu, wysłało swojego agenta, żeby przejął dokładnie ten sam malutki kraik, który my chcieliśmy przejąć. I oni wykonali tą misję pierwszą i w ten sposób jedna z naszych misji została zupełnie anulowana i nasz agent nic nie był w stanie zrobić. Kolejna misja zakończyła się zwyczajnie porażką i kolejna misja również zwyczajnie zakończyła się porażką. RNG, XCOM, moi drodzy, w ten sposób będzie całość sytuacji dalszej, obecnej wyglądała. I bardzo ważne, można powiedzieć, kluczowe wydarzenie, które również jest w pełni predeterminowane, mianowicie nastąpiło zebranie Narodów Zjednoczonych. I w ramach tego zebrania niestety wielkie potęgi Chiny, Rosja, Ameryka nie były w stanie spojrzeć na to, co się dzieje na świecie z ponad perspektywy własnych zysków. Wzajemnie oskarżali się o większą ilość wiedzy na temat bytności obcych, niż przyznają się do tego publicznie. Co w tym świecie przedstawionym jest o tyle bardziej realistyczne, że obiekt rozbił się na terytorium Chin. I jak wszyscy możemy się domyśleć, nie ma najmniejszej szansy na to, żeby Chiny kogokolwiek wpuściły na swoje terytorium w celu zbadania tak istotnego obiektu. No chyba, że wszystkie inne kraje by im zagroziły, ale na pewno nie zrobiłyby tego dobrowolnie. I to, co my możemy zrobić w momencie, kiedy wszyscy, oczy całego świata skupione są na dyskusję na ten temat, możemy pozostać w cieniach i nic się nie wydarzy. Możemy zacząć po cichutku starać się zebrać wsparcie, rozmawiać tylko z kluczowymi ludźmi, nie wychylać się, albo możemy wysłać nasze manifesto, wysłać wszystkie informacje na temat tego, co chcemy robić i jak chcemy to zrobić całemu światu i w ten sposób po pierwsze zwiększy się znacząco opinia publiczna na temat naszego projektu, a niestety również z tego tytułu wszystkie inne organizacje będą wiedziały bardzo dużo na temat tego, gdzie są nasi agenci i będą sobie na przykład wysłać swoich, żeby naszych wyeliminować czy pojmać. Wydaje mi się, że chcemy poinformować cały świat o tym, co planujemy zrobić i to daje nam dodatkowo 50 punktów wpływów, co wcale nie jest taką małą ilością. Teraz dowiemy się również od innych... Dowiemy się, które inne frakcje zdecydowały się taki manifest wypowiedzieć. Protektorat. W olbrzymim skrócie organizacja, która uważa, że nie mamy jak się oprzeć obcym i wszystko, co możemy zrobić, to spróbować dowiedzieć się, co chcą obcy, zapewnić im to i mieć nadzieję, że zostawią nas w spokoju, jeżeli spełnimy ich zachcianki. Akademia z kolei wierzy, że obcy, ze względu na to, że są inteligentną rasą, to bez wątpienia da się z nimi porozumieć. I jeżeli ludzkość pokaże swoje najlepsze oblicze, jeżeli wszyscy się zjednoczymy, to będziemy w stanie z obcymi rozmawiać na tym samym poziomie, prawda? Nie jako podwładni, nie jako wrogowie, nie w żaden inny sposób, tylko jako po prostu inteligentna rasa z inteligentną rasą. I to były jedyne dwie frakcje, które zdecydowały się na poza nami na wygłoszenie tego manifestu i opisanie swojej intencji. I jestem bardzo niezadowolony z tego, że nie udało nam się przejąć ani jednego krajku. To, co teraz możemy zrobić, to zrekrutować jeszcze jednego agenta. Agenta, który będzie kosztował 60 punktów wpływów. Więc to, co chcemy zrobić, to absolutnie zrekrutować agenta, który będzie jak najbardziej
Użyteczny, jeżeli chodzi o. I drodzy. Przekonywanie krajów, czyli mówimy tutaj o skupieniu się na perswazji. Mamy osobę z atrybutem rządowym, która nie zapewni nam niestety nic nadzwyczaj użytecznego, aczkolwiek ma znośną perswazję. Nie ma nawet możliwości propagowania naszej ideologii. Co jest przynajmniej odrobinkę problematyczne. Nie mamy też żadnych organizacji, które by nas w tym wspomogły. Nasi ludzie kompletnie się do tego nie nadają. Perswazja 7. Tylko, że inflexible. Ta osoba dużo, znacząco wolniej zdobywałaby kolejne poziomy zwyczajnie, ale ma tyle efektywnie, to jest decyzja pomiędzy tym, jak bardzo cenimy sobie rozrost, rozwój w przyszłości, chociaż czy ty masz na przykład public campaign? Nie, potrzebujemy przynajmniej jednej zdolności do polepszania relacji opinii publicznej na nasz temat. Więc chyba niestety musimy wybrać tą osobę, która z innych względów przynajmniej nie w pełni mi odpowiada. Ale to niestety jest nam absolutnie niezbędne. Jeżeli chcemy przebić się do jakiegokolwiek większego kraju, wszystko, co możemy zrobić, to polegać właśnie na tego typu agentach. Potwierdź. Czyli w tej fazie będziemy mieli czterech agentów do rozdysponowania. I skoro i tak nie udało nam się do żadnego kraju, który chcieliśmy użyć, przebić, to rozejrzyjmy się, jak obecnie wygląda na przykład Europa. Mamy w Danii ludzi. Jak na przykład wygląda Kanada? Być może spróbujemy po Amerykę pójść, ale to byłoby tak straszliwie mało prawdopodobne, szczerze mówiąc. Musielibyśmy pozbyć się jakiegoś jednego agenta jeszcze, albo w jakiś sposób dać przynajmniej jeszcze jednemu agentowi zdolność do propagowania, prawda, do kampanii publicznej. A. Problematyczne, problematyczne, problematyczne. Powiedzcie mi jedną rzecz. Jak bardzo trudno byłoby ci się przebić tutaj? Ekstremist. Mógłbym spróbować poszukać kraju, w którym ekstremist nie dawałby minusu, a jednoczyciel dawałby plus. Tylko nie jestem pewien, czy takie kraje w ogóle istnieją. O, jest Ukraina. Tylko Ukraina nie jest idealnym kandydatem, musicie przyznać. Moglibyśmy spróbować przejąć tutaj kawałek Europy. Ale tak naprawdę Europę, jeżeli chcemy użyć Europy, to jedyną rzeczą, na której naprawdę warto się skupić, to jest Francja, ponieważ Francja wewnątrz świata przedstawionego jest liderem Unii Europejskiej, co oznacza, że kontrolując ją, możemy na przykład inne kraje, które kontrolujemy wewnątrz Unii Europejskiej, przyłączyć i stworzyć kraj, który jest Unią Europejską, jak gdyby połączeniem tych krajów podrzędnych. Może zamiast tego spróbujmy na przykład. O, właśnie. Oman, Arabia Saudyjska. To są kraje, które najprawdopodobniej warto by było spróbować na nich swoje łapki położyć. Byłoby to też tematyczne, bo jak pamiętacie, osobą, która jest naszą
naszym doradcą właśnie najprawdopodobniej pochodzi z tej okolicy. To być może mógłbym właśnie tak spróbować. Wtedy moglibyśmy poświęcić troszeczkę punktów wpływów, to już chyba wam wyjaśniałem, prawda? Im więcej punktów wpływów poświęcimy, tym nie liniowo, prawda, więcej bonusu dostaniemy. Skoro wcześniej nam aż tak fatalnie poszło wszystko, to trzymajmy kciuki, że może tym razem chociaż się uda. I spróbujmy w ten sposób to zrobić. Zobaczymy, jak to się przełoży i najprawdopodobniej będzie, mamy dość małą szansę, żeby nam się to udało. Ale będziemy próbowali. Spróbujemy tutaj z 51% szansą. Sąsiednie kraje będziemy próbowali przejąć, kontrolować, żeby móc położyć łapki na większej nagrodzie. Dlaczego nie jesteś w stanie zbadać UFO? Nie rozumiem. A, bo ty pochodzisz z Chin? Nie. Dlaczego? Pochodzisz z Chile. Dlaczego nie możesz... Czy ja wykrakałem w jakiś sposób? Gra mnie usłyszała, że Chiny nikogo by nie wpuściły, żeby zbadać rozbite UFO? To naprawdę o to chodzi? Dziwne, 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 bardzo dziwne. Nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc, w najmniejszym stopniu. Możemy rzucić, nie wiem, monetą tutaj. Możemy spróbować rzucić monetą i spróbować przejąć to terytorium. Ale to nawet nie będzie rzut monetą. No nic, spróbujmy. Zobaczmy, najprawdopodobniej skończy się to fatalnie. Potwierdźmy. I nasze badania są w 100% skupione na wewnętrznych naszych badaniach, żeby mieć więcej punktów wpływów. Ok. Czyli gra toczy się dalej. I zobaczymy kolejne porażki. Co obstawiacie? Ja obstawiam tak. O, proszę bardzo. 64 się udało. Oman się udał. Okej. Udało się w Jemenie, ale nie udało się w Jordanii. Okej. Czyli kontynuujemy to. Inicjatywa kontynuuje Iran. Nie wiem, być może będziemy mogli próbować kontynuować Egipt jeszcze, zobaczymy. Nie rozpoczęła się jeszcze kolejna faza, więc musimy pozwolić, żeby czas upłynął i teraz dopiero będziemy mogli wydać nowe rozkazy. Dam ci 2 punkty wpływów, to jest najbardziej optymalne moim zdaniem na tym etapie. Nie wiem, być może spróbujemy wejść do Afryki, nawet nie jestem pewien, jak to by zadziałało. Są technologie, które w przyszłości umożliwią łączenie kraj w jeden większy, ale to będzie raczej długofalowa kwestia, jeżeli się nie mylę. Spróbuję rzucić monetą tutaj. Czy my chcemy zająć odrobinkę jak największej ilości krajów, czy wolelibyśmy... Myślę, że tak. Myślę, że chcemy zająć jak najwięcej... 51%, dobrze. I może pomyślimy o Egipcie, o tego typu rzeczach. Te malutkie kraiki, nawet nie wiem, czy je się, szczerze mówiąc, opłaca przejmować, ale na ten moment zwyczajnie nie mam żadnego konceptu. Nie jesteśmy na pozycji, na której moglibyśmy konkurować o jakiś większy kraj, moim skromnym zdaniem, więc skupmy się na zabezpieczeniu tego obszaru. I od razu wytłumaczę wam, od razu.
właściwie można częściowo po fakcie, można by rzec, wytłumaczę wam, co tutaj się dzieje. Każdy kraj generuje, zacznijmy może od dolnych czterech. Punkty kontroli są potrzebne, żeby zarządzać stacjami kosmicznymi, habitatami w kosmosie, na planetach. Boost, jeżeli posiada program kosmiczny, czyli naszą zdolność, prawda, do wynoszenia materiałów na orbitę. Punkty badań, które później frakcja, każdy punkt kontroli, który posiadamy, prawda, to jest proporcjonalnie 3 punkty kontroli, 33% wartości, czyli my, kontrolując jeden punkt na 3 możliwe, my przejmujemy 6,8 punktów nauki z tego kraju. Pieniążki, no to rzecz w miarę oczywista, chyba fundusze, które są przeznaczone dla nas, i punkty inwestycji. Punkty inwestycji to są punkty, które my możemy rozdzielić pomiędzy rozmaite kategorie. Możemy na przykład zainwestować takie punkty wpływów w próbę stworzenia programu kosmicznego. Możemy zainwestować takie punkty wpływów w budowę armii, w budowę broni jądrowej, w fundusze dla nas, w spoils. To jest korupcja. Jeżeli inwestujemy w korupcję, to generujemy bardzo dużo dwutlenku węgla, nic państwo traci, my zyskujemy. Czyli po prostu zabieramy wszystkie pieniądze, które można ukraść, i przejmujemy je na własność. Military to rozwój technologii militarnej, która przekłada się na to, jak solidne są nasze armie, jak potężne w walce. Jedność to jest zwiększanie poparcia dla krajów, które posiadają punkty kontroli w danym państwie, oraz zwiększanie jedności narodowej. Im większa jedność narodowa, tym trudniej, tym gorsza demokracja, bo zwyczajnie rząd wymusza wszystkie działania i pozwala tylko na te działania, które są jego zdaniem adekwatne, dla niego korzystne. Więc, a im niższa wartość, tym więcej chaosu w kraju. Idealna wartość to 5, gdzie im bliżej piątki jest, tym więcej nauki generuje dany kraj. To, jak bardzo zaawansowana jest technologia wewnątrz tego kraju, na bazie na przykład tego, jak przemysł jest rozwinięty, ale głównie zapewnia to punkty nauki właśnie. Czyli dla punktów nauki najbardziej optymalna jest wysoka demokracja, jeżeli dobrze pamiętam, wysoki stopień rozwoju tego kraju i jak najbliżej piątki jedność. Welfare to jest redukcja nierówności społecznej, czyli tego, prawda, że tuż w niektórych krajach, na przykład tuż obok wieżowców, w których ludzie zarabiają setki tysięcy dolarów rocznie, rozciągają się slumsy, w których ludzie są gotowi zabić za odpowiednich na przykład dolara. Im wyższa nierówność, tym większe niepokoje z oczywistych względów. I ekonomia, inwestycja w GDP. Im wyższe GDP, prawda, tym więcej punktów kontroli, tym więcej, jeżeli się nie mylę, punktów inwestycji, które z kolei umożliwiają, prawda, inwestowanie w kolejne rzeczy jeszcze bardziej. Naprawdę, za dużo tego. Więc my najprawdopodobniej w Arabii Saudyjskiej będziemy chcieli inwestować troszeczkę we wszystko oprócz... A, i oczywiście, jeżeli ta korupcja jest zbyt niska, to oligarchowie, którzy są przyzwyczajeni do tego, że, prawda, mogą dowolne ilości niemalże gotówki wyciągać ze skarbu państwa, prawda, przepuszczać je, prać te pieniądze i przelewać sobie na konta w rajach podatkowych, to oni będą wkurzeni, i jeżeli nie spełnimy tego warunku,
to ułatwi to zewnętrznym siłom, na przykład obalenie naszych rządów przy współudziale tych oligarchów, którzy byli niezadowoleni, że nie pozwalamy im okradać ich kraj. Dobra. To w takim razie Arabia Saudyjska właśnie będziemy w przyszłości starali się uczynić z tego kraju kraj demokratyczny. Zobaczymy, jak nam się to uda. I teraz coś jeszcze. Jeszcze jakichś rozkazów nie wydałem, czy mogę potwierdzić? Nie, mogę potwierdzić. Pozwalamy, żeby czas płynął, ale to, co ja bym chciał zrobić w tych pomniejszych państewkach, to nie ma sensu, żeby one próbowały tworzyć program kosmiczny. To zupełnie mija się z celem. Te mniejsze państewka na ten moment, to co w nich zrobimy, to z nich będziemy zwyczajnie chamsko kraść, czyli korupcja, korupcja, jeszcze raz korupcja, ponieważ te pieniążki, które wpłyną do nas, my chcemy użyć, żeby jak najszybciej, zanim inne organizacje to zrobią, chcielibyśmy kupić sobie te. Widzę, że jedna z organizacji, którą chciałem kupić, była już niestety została wykupiona przez kogoś innego. Niefortunne. No to tym bardziej musimy zacząć odkładać pieniążki jak najszybciej i spróbować zakupić te organizacje, które jeszcze są dla nas dostępne. I na przykład zobaczmy, kto z naszych agentów ma najwięcej investigation. Ty masz najwięcej investigation, ale ty. Na ile byłbyś w stanie użyć tej organizacji? Kupię ci ją. I zobaczymy. Zobaczymy, jak to zadziała. Będziemy chcieli kupić wszystkie organizacje jeszcze, które tutaj są dostępne za pieniążki. I w tym celu właśnie kleptokracja, kleptokracja, kleptokracja. Tyle, ile tylko się da. Chcemy z tych pomniejszych krajów ukraść. Oczywiście kleptokracja oznacza, że ta gra posiada cały symulator ilości dwutlenku węgla w atmosferze, gazów cieplarnianych, pyłów, poziomu wód. To wszystko jest emulowane. I właśnie prowadzenie tego typu działań, gdzie w 100% wszystko co robimy, to kradniemy tyle, ile tylko się da, jest oczywiście niekorzystne dla środowiska. O 2% nam się nie udało. Krytyczna porażka, porażka i sukces tylko w Iraku. Jak widzicie, gra idzie nam perfekcyjnie, RNG nas kocha i do tej pory wszystko, co sobie wyobraziliśmy, zamarzyliśmy, udaje nam się zrealizować bez najmniejszego problemu. Ekhym, ekhym. Chcę zacząć sobie odkładać troszeczkę więcej punktów wpływów, więc tylko w najważniejszych krajach zdecyduję się wydać więcej niż jeden. Nie, możemy spróbować na przykład Turcję przejąć. Sprzejmujemy kraje, które nie są najlepsze z naszej strategii, zdolność do generowania boostu
zdolność do wynoszenia na orbitę to jest mrzonka dla tych krajów. Okej, okay. Jedna ważna rzecz. Możemy wejść do nacji, możemy wejść do template'ów i możemy wybrać domyślny template, którego chcemy użyć. I domyślny template, którego chcemy użyć, to jest kleptokracja. A na ten moment przynajmniej. Ty na razie skup się na... Na czym my tak faktycznie chcemy się tutaj skupić? Właściwie wojsko nie jest tak istotne. Spoils, nie, funding, nie. Moglibyśmy spróbować dokończyć armię. Dokończenie tej armii zajęłoby nam nieco przeszło, to jest co miesiąc, prawda? Możemy w przyszłości, jakbyśmy całe nasze fundusze poświęcili, to w nieco przeszło miesiąc moglibyśmy armię dokończyć. Rozważymy taką możliwość. Na ten moment chciałbym inwestować w ekonomię, coś w tym guście. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Okay. We failed to take control. Kolejna krytyczna porażka, fantastyczna. Our presence is growing. To, gdzie to tak naprawdę było istotne, nam się nie udało. A, ja zapomniałem kupić agentów, w sensie zapomniałem kupić organizacji dla tych agentów. Kolejna jakaś jedna organizacja nam uciekła gdzieś, jeżeli się nie mylę. Zakup. Później będziemy chcieli ciebie. Kto jest naszym najlepszym agentem wywiadu? Efektywnie nikt. Najbliżej jest tobie. Ale masz też no, nie masz aż tak niskiej administracji. Okej. Powiedzmy, że będziemy mogli próbować coś tutaj z tym fantem zrobić w najbliższej przyszłości. Iran jest w pełni przez inicjatywę kontrolowany. Nikt jeszcze do Włoch się nie przebił. O Francję się bije akademia. Okej. Moglibyśmy spróbować. Izrael generuje bardzo malutką, znikomą ilość boostu, ale teoretycznie moglibyśmy dość dużo zainwestować w nim. To jest jedna z możliwości, ale wątpię, żeby miała ona większy sens. Spróbuj jeszcze raz kontrolować. Tym razem bardzo proszę o brak krytycznego faila. Przy braku krytycznego faila powinniśmy mieć jakąś szansę na to, że nam się to uda. Egipt, mała szansa tutaj. 43% to by się nam opłacało. Próbujemy ten Egipt przejąć. Nawet nie wiem po co, szczerze mówiąc, ale próbujemy. Czyli próbujemy właśnie położyć łapę na Afryce i Afrykę jak najlepiej. Afrykę, Bliski Wschód tutaj zintegrować sobie. Na przykład gdybym chciał wejść do Indii, jak problematyczne by to było? Na przykład gdybym jednak spróbował tutaj zamiast iść do Afryki, to spróbować jednak bardziej iść w stronę na przykład próby otoczenia Indii i przejęcia Indii. Próbujmy bardziej w tą stronę pójść wobec powyższego. Aby. Czyli Bliski Wschód jest właściwie oprócz najistotniejszej właściwie miejsce w miarę zabezpieczone. Dobra, dam ci aż 4 punkty wpływów, masz 43% szansy. Spróbuj... A, ty się naprawdę zupełnie do tego nie nadajesz. Spróbuj Sri Lankę przejąć. Okay.
Zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. I Izraelem się nie zainteresowałem, bo była dość niska szansa na to, że nam się tam uda. Na czym my będziemy chcieli się skupić? Niemalże na pewno będziemy chcieli skupić się na programie kosmicznym. Ale pytanie, na ile efektywnie? Czy może bardziej na ekonomii chcielibyśmy się skupić? Wydaje mi się, że potrzebujemy solidnej bazy ekonomicznej na Ziemi. O, tak ja również zjada czas jak cukierki. Odwróciłem wzrok na 10 sekund od licznika czasu i upłynęło 10 minut. To podejmiemy tylko szybko tą decyzję i kończymy ten odcinek. Wydaje mi się, że najistotniejsza... Najistotniejsza dla nas będzie efektywnie... Chociaż będziemy musieli boost sobie sami wyprodukować na naszym terytorium. Nikt tego za nas nie zrobi. To, mimo że to nie jest najlepsze rozwiązanie, mechanicznie to, fabularnie jak najbardziej to odpowiada. Chcemy skupić się na programie kosmicznym. I pozostaje mi podziękować na ten moment Wam serdecznie za uwagę. Życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia, mam nadzieję, w następnym odcinku. Hej, hej!